Natomiast teraz przeniesiemy się na Węgry do drużyny Telekomu Veszprém. Tam jest Paweł Paczkowski, który również dołączył do naszego programu. Witamy Ciebie, Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, słyszymy się przynajmniej na początku dobrze, aby tak było do samego końca. Ja z kolei w mediach społecznościowych widziałem, że Wy jako klub jesteście bardzo aktywni, trenujecie bardzo dużo, praktycznie codziennie jakieś filmiki z Waszych przygotowań w domu. Czy to jest tak Wam narzucone, czy faktycznie tak, czy trenujecie tylko wtedy, jak nakręcacie, czy faktycznie solidnie się do tego przykładacie? Nie no, oczywiście etyka pracy wymaga od nas pozostania w formie, więc trenujemy z własnej nieprzymuszonej woli i robimy to codziennie dla przyjemności i podtrzymania naszej formy. I powiedz mi Paweł, jak ty, bo dzisiaj w programie chcemy znaleźć sposoby na to, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, żeby to sobie wszystko ułożyć w głowie, żeby znaleźć coś optymistycznego w tej trudnej sytuacji. Masz jakiś pomysł, jak ty sobie tam radzisz, co ty robisz oprócz tego domowego trenowania? Co ja robię? Właściwie wydaje mi się, że moje życie, oprócz tego, że nie mam takiej łatwości w wychodzeniu z domu i nie sprawia mi to takiej lekkości jak wcześniej, nie zmieniło się zbyt bardzo, no bo nasza codzienność jest podobna. Też czekamy zwykle na trening, teraz nie ma tego treningu i w miejsce tego treningu i trzeba znaleźć sobie jakieś zajęcia. Co ja robię? Oglądam filmy, czytam książki, uczę się, trochę więcej sprzątam w domu, co jest oczywiście z korzyścią dla mojego komfortu życia codziennego. Jesteś bałaganiarzem? Nie, absolutnie nie jestem bałaganiarzem, ale zawsze może być lepiej w tej kwestii, w tym temacie. A powiedz mi, czego się uczysz? Bo powiedziałeś, że się uczysz. Czego się uczysz? Uczę się na przykład języka hiszpańskiego. Ale można się uczyć języków. Słuchaj, ty się do Brześcia przenosisz, z tego co wiemy, z Węgier na Białoruś, a nie do Hiszpanii. Czy może coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Język rosyjski też szlifuję, aczkolwiek język rosyjski znam komunikatywnie, więc tutaj nie muszę poświęcać aż tyle czasu, a właściwie bardziej nie ma takiej potrzeby, bo nie robię tego z konieczności, jeżeli chodzi o poświęcanie czasu na moją naukę. A powiedz mi jeszcze, bo ty mi zdradziłeś kilka dni temu, że wy w klubie wszyscy przeszliście test na obecność koronawirusa, to prawda? Dobrze zrozumiałem? Tak jest, wszyscy zawodnicy, sztab szkoleniowy, właściwie wszyscy ludzie pracujący w klubie przeszli test na obecność koronawirusa. A dlaczego? Ze względu na to, że dosyć sporo podróżowaliśmy w ostatnim czasie i mieliśmy kontakt z lotniskami w Wiedniu, w Kijowie, w Zaporożu. Byliśmy w Serbii i wydaje mi się, że ze względów głównie profilaktycznych, żeby wykluczyć obecność tego wirusa u kogokolwiek. I rozumiem, że u każdego jest wynik negatywny, tak? Tak jest, 100% frekwencja wyników negatywnych.